Jesienią ubiegłego roku. Nasz Elon Musk celowo wyłączył Ukraińcom dostęp do niektórych satelitów Starlink. A to wszystko po to, żeby uniemożliwić im atak dronowy na rosyjskie okręty u granic Krymu. Nie wiadomo dokładnie kiedy to miało miejsce. Ale wiadomo, że we wrześniu 2022 roku w okolicach Sewastopola, właśnie na Krymie, może wyrzuciło na brzeg ukraińskie drony, co może wskazywać na jakąś taką zewnętrzną interwencję. Zresztą Mask już kilkakrotnie o Ukrainie, że odetnie im tą łączność internetową za, za pośrednictwem Starlinków, bo, i to jest cytat z i, y, Isaksona, Starling... Nie miał się mieszać w wojny. Miał sprawić, że ludzie mogą sobie obejrzeć Netflixa i się wyluzować, żeby dzieci mogły korzystać online ze szkoły. Nie miał ułatwiać dronom ataków. No więc to wyłączenie, odłączenie możliwości wykorzystania internetu satelitarnego w ataku dronowym, mask tłumaczy. Usprawiedliwiając się, że po prostu objawiał się reakcji Władimira Putina, takiego odwetu na ten, na, ten, na ten atak i to odwetu oczywiście atomowego.